Cześć Wam wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Znajdujemy się teraz na szczecińskiej Łasztowni i postanowiłem się z Wami tutaj spotkać nie tylko dlatego, że idąc stąd w stronę centrum, mijamy po prawej stronie jedną z najpiękniejszych nadrzecznych panoram w Polsce, ale również dlatego, że dawno mnie tutaj nie było. Dziś chciałem Wam trochę opowiedzieć o swoich patentach na fotografię architektury, ale chyba to się nie uda, bo tu jest cholernie głośno i naprawdę chciałem nagrać ten materiał w plenerze, ale nie dosyć, że wieje, to tu jest kupa samochodów, kupa przechodniów, drony, rowery, więc chyba musimy się przenieść w jakieś spokojniejsze miejsce. Czyli do domu, bo tutaj chyba czuję się najbezpieczniej i najswobodniej. Zresztą moja nieco introwertyczna natura podpowiada mi, że raczej nieprędko na bulwary wrócę. Dzisiejszy odcinek dość krótki, w przeciwieństwie do poprzedniego odcinka, który był dość długi, a to tylko dlatego, że będę starał się sprzedać Wam taką pigułę informacji. Dziś chciałem Wam trochę opowiedzieć o swoich patentach fotografii architektury i przestrzeni. Ten odcinek kieruje głównie do amatorów i amatorek, ale oczywiście osoby bardziej zaawansowane znajdą tutaj, mam nadzieję, również coś dla siebie. Pamiętaj, jeśli nawet ktoś nie zauważa, że fotografia jest prosto czy krzywo, to w większości przypadków mózg takiej osoby jednak to zauważa, a to sprawia, że takie zdjęcie nawet podświadomie ogląda nam się często o wiele przyjemniej. Postaramy się dziś fotografować w jak najprostszej formie, ponieważ kiedy już ujarzmimy i piony, i poziomy, będzie nam łatwiej w przyszłości zaprzyjaźnić się z perspektywą i ewentualnymi zniekształceniami. Z architekturą oczywiście jest tak, że to nie tylko fotografia pełnych brył czy konstrukcji, to również bardzo ważna fotografia detalu. Dzisiaj jednak detalem nie będziemy się zajmować. Postaram się pokazać Wam, jak ja fotografuję właśnie w takiej najprostszej formie, aby uzyskać możliwie najbardziej poprawne kształty odwzorowujące rzeczywisty wygląd budynku. Do takich rzeczy oczywiście najlepiej byłoby mieć obiektyw typu tilt-shift, ale niestety są to obiektywy specjalistyczne, a przez to niezbyt tanie. Dziś będziemy fotografować telefonem z wykorzystaniem obiektywu szerokokątnego. Ja uwielbiam obiektywy szerokokątne i są to też obiektywy najbardziej wskazane do tego typu fotografii. Oczywiście można te wskazówki, które Wam przedstawię, również wykorzystać przy użyciu obiektywu bardziej standardowego. Obecnie aplikacje takie jak Lightroom czy Snapseed, dostępne i na komputery, i na telefony, dają nam możliwość edycji perspektywy, poprawy, wyprostowania zdjęcia już po jego wykonaniu, ale najlepsze efekty osiągniemy wtedy, kiedy już podczas wykonywania zdjęcia postaramy się zrobić je jak najlepiej. Jak to robić, spytacie? Proszę. W opcjach aparatu czy telefonu należy po pierwsze włączyć wyświetlanie siatki, to bardzo ułatwi nam sprawę. Jeśli nasz telefon czy aparat potrafią również wyświetlić poziomice, to już w ogóle jest super czat. Jeśli fotografujemy budynki w całej okazałości, pamiętajmy o tym, aby dookoła takiego budynku, obiektu zostawić trochę miejsca, aby ten kadr był jednak trochę szerszy, tak aby później podczas dalszej pracy nad zdjęciem nie poobcinać zbyt wielu ważnych rzeczy. Albo żadnych ważnych rzeczy, albo w ogóle nic ważnego nie obciąć. Staramy się ustawić jak najbardziej równolegle do obiektu. Czasami nie ma takiej możliwości, więc wtedy szukamy możliwości fotografowania z trochę większego dystansu, ale również czasami, jeżeli takie zdjęcie chcemy wykonać, to będzie wymagało od nas albo wdrapania się na coś, albo fotografowania na przykład z budynku naprzeciw. Jeśli już musimy pochylić telefon albo aparat, fotografując na przykład trochę wyższy budynek, staramy się, aby taki kadr był najbardziej symetryczny, a oś budynku z naszej perspektywy jak najbardziej w środku kadru, dzieląc go na pół. Często zdarza się również tak, że aby osiągnąć jak najlepszy efekt, musimy, trzymając obiektyw równolegle do danego budynku, umieścić obiekt fotografowany mniej więcej w połowie kadru, w górnej czy dolnej, zależy od Waszej pozycji, i później w postprodukcji musimy to przyciąć. I to jest właśnie to poświęcanie przestrzeni zdjęcia. Dopóki zaczynamy naszą przygodę z fotografią architektury, musimy mieć na uwadze to, że będzie to nas kosztowało kilka kompromisów. Po pierwsze, będziemy musieli często te zdjęcia docinać i właśnie tracić troszeczkę ich rozmiar, ale na początku naszej drogi jest to zupełnie nieważne, ponieważ jeżeli publikujemy w mediach społecznościowych, to te rozdzielczości, które oferuje nam już nawet tylko połowa kadru, są wystarczające, aby takie zdjęcia publikować. Oczywiście, kiedy zaczynamy już wchodzić w takie rzeczy bardziej profesjonalnie i zaczynamy fotografować dla firm deweloperskich, nasze prace będą pojawiały się na stronach internetowych, billboardach czy wielkich ekranach,
Wtedy oczywiście będziemy musieli w takie nasze zainteresowanie oraz w pewnym momencie może nawet źródło dochodu bardzo zainwestować, właśnie na przykład kupując obiektyw typu tilt shift. Oczywiście nie wyczerpałem tego tematu, ale wydaje mi się, że jak na początek to jest taka fajna, solidna pigułka, a teraz przeskakujemy na komputer, na telefon i będziemy zdjęcia, które wykonywaliśmy, prostować. Zajmiemy się teraz tymi dwoma fotografiami, które wykonałem podczas mojego ostatniego spaceru. Na początek wybieramy fotografię po lewej. Pokażę Wam tylko, jak je zrobiłem. Fotografując i ustawiając taki obiekt w centrum kadru, powstaje nam naturalne wykrzywienie spowodowane soczewką, ale wystarczy delikatnie poprawić pozycję telefonu czy aparatu względem obiektu, aby ten efekt był o wiele lepszy. To zdjęcie jest o wiele lepsze od pierwszego. Wskakujemy szybko do Lightrooma. W Lightroomie zjeżdżamy praktycznie na sam dół do zakładki Transform i tutaj mamy opcję poprawy kadru, więc to zdjęcie będziemy prostować w osi pionowej. Tak jest OK. Zaznaczmy Constrain Crop, to nam po prostu dotnie automatycznie zdjęcie, że nie będzie widać tych białych elementów. No i teraz poprawiamy, dokadrowujemy, żeby nam to ładnie pasowało, żeby nam się to podobało. Klikamy Enter. I mamy to. Pamiętajmy oczywiście, że mamy tutaj również inne opcje. Możemy poprawić zdjęcie poziomo, możemy je obrócić, przesunąć itd., itd. To zdjęcie tego nie wymaga. Sami najlepiej będziecie wiedzieli, kiedy potrzebujecie z takich opcji skorzystać. To zdjęcie przycięte w ten sposób podoba mi się o wiele bardziej. I teraz to samo zdjęcie spróbujemy zedytować bardzo podobnie w darmowej aplikacji na telefon Google Snapseed. Otwieramy sobie nasze zdjęcie, klikamy narzędzia, wybieramy opcję perspektywa i suwając palcem góra-dół jesteśmy w stanie to zdjęcie poprawiać. Tutaj pojawiły się takie czarne paski po bokach, jak klikniemy OK, one się automatycznie wypełnią. Musimy się tego pozbyć, ponieważ to wypełnienie jest właśnie automatyczne, a przez to często nie jest idealne, więc wchodzimy znowu w narzędzia, przytnij, wybieramy sobie proporcje, ja oczywiście wybieram 4:3, ale proporcje dostępne są również inne. Klikamy OK, eksportuj. I mamy to. No i teraz mieliśmy zająć się zdjęciem numer 2, ale pomyślałem, że zobaczymy, co będzie, jeżeli zdjęcie wykonamy od tak po prostu jako taki zwykły snapshot. No i taki snapshot wygląda właśnie w ten sposób. Często widujemy takie zdjęcia w internecie i teraz robimy hyc do Lightrooma. No i jesteśmy i tak samo jak poprzednio będziemy prostować zdjęcie, zjeżdżamy na sam dół do zakładki Transform. I gniemy. O, gdzieś tyle. Widzicie, co tu się stało? No i teraz to wszystko będzie musiało zostać przycięte, czyli stracimy naprawdę bardzo dużo tego zdjęcia. Jeżeli chcemy mieć jeszcze troszeczkę więcej bruku, no to już w ogóle musimy tutaj troszeczkę sobie zjechać. No i tak to wygląda. Na przybliżeniu widać, że piksele w niektórych miejscach są porozciągane i na Instagramie czy na Facebooku oczywiście pewnie mało kto zwróci na to uwagę, mało kto w ogóle to zauważy, ale gdybyśmy chcieli takie zdjęcie na przykład wydrukować nawet w formacie 10x15, to mówię Wam, że będzie widać te różnice. A teraz z tym samym zdjęciem wskakujemy do Google Snapseed. I tak samo jak poprzednio klikamy perspektywa. Tutaj zapomniałem Wam powiedzieć, że są też inne opcje. Można dać wypełnienie białym, wypełnienie czarnym. My zostaniemy przy wypełnieniu inteligentnym, bo też pokażę Wam, co się w tym momencie dzieje. I tak samo jak ostatnio zsuniemy palcem w dół, jeszcze. To się wszystko po prostu rozciąga. Jest to miejsce i teraz ono się automatycznie wypełni. No i tu jest taki gruz po lewej i po prawej, w lewym dolnym rogu, w prawym dolnym rogu. No niestety to wszystko trzeba wyciąć, więc narzędzia, przytnij i tniemy. Tutaj musimy to wszystko po prostu poobcinać. Tam się potrójne drzewa zrobiły po lewej stronie. Jeszcze musimy to dociąć. No i to wygląda w ten sposób. Zdjęcie oczywiście jest bardzo podobnego rodzaju, ale o wiele niższej jakości. No i na koniec jeszcze tutaj te dwa zdjęcia zedytowane presetem, który przygotowałem specjalnie na potrzebę tego krótkiego odcinka. Możecie go pobrać, link znajduje się w komentarzu. Preset przygotowałem pracując na plikach JPG z iPhone'a, ale oczywiście przy drobnych poprawkach i małych korekcjach wydaje mi się, że będzie można go użyć także do fotografii wykonanych innymi matrycami. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie, to może nic nie róbcie lepiej. Jeżeli uważacie, że ten film był pomocny i jak nie dla Was, to może znacie kogoś, komu ta wiedza mogłaby się przydać, więc spokojnie możecie się tym dzielić, rozsyłać. Będę Wam za to bardzo wdzięczny. A tymczasem jeszcze raz, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w
kolejnym odcinku Nykowski spaceruje.